Dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym. Wyszedłem sobie na zewnątrz, chciałem powiedzieć na pole, bo faktycznie jestem na polu, ale to tak po krakowsku się mówi, ale tu rzeczywiście jest takie pole przy osiedlu, na którym lubię zaczynać te filmy. I w dzisiejszym właśnie odcinku chcę porozmawiać o kolejnym słowie. Tak, kolejne, które gdzieś mnie zainspirowało do tego, żeby troszkę sobie pośmieszkować, troszkę sobie pożartować i poopowiadać właśnie w kwestii tego słowa. Ostatnie dwa mieliście okazję już posłuchać. Było to słowo na K, było to słowo na P. Nie chcę ich mówić na początku filmu, bo ponoć YouTube je wykrywa na początku filmu i później może ograniczyć zasięgi, więc nie mogę ich powiedzieć od tak swobodnie teraz, dopiero może później, ale mieliście okazję już widzieć tamte filmy. Tak, tamte były, a w dzisiejszym będzie kolejne. Będzie kolejne i będzie to słowo na literkę P. Tak, na literkę P albo na J. W zależności jak się go używa, w jakiej formie. Osoby, to jest taki disclaimer teraz, które są wrażliwe na brzydkie słowa, na przekleństwa, od razu zniechęcam do oglądania tego filmu. Zniechęcam wyłączyć to w pierony, nie oglądać, jak macie po prostu takie wrażliwe uszy na brzydkie słowa. Więc ci, którzy są zainteresowani z kolei, którzy nie mają z tym problemu, to te osoby zapraszam na dzisiejszy film. A będzie on wyjątkowo pojebany. Chciałem wam jeszcze pokazać, jaki jest dzisiaj piękny wschód słońca. W zasadzie to już słońce wzeszło, ponieważ jest godzina gdzieś 10 rano, jak nagrywam ten film. I spaceruję sobie. No zobaczcie, taka okolica osiedla, tam przede mną. Chciałoby się rzec, że mnie pojebało, że chodzę w takim śniegu. Troszeczkę, ale co mogę zrobić? Po prostu chciałem wam opowiedzieć o tym słowie. O tym słowie, które uważam, że również jest ważne w naszym pięknym polskim języku, że to słowo naprawdę używa się dosyć często. A wy jak uważacie? Napiszcie jakiś komentarz, czy wy go używacie, albo czy słyszycie to słowo gdzieś na ulicach polskich miast. Najprostszą formą tego słowa jest słowo jebać. Można po prostu jebać na różne sposoby. Wiecie co? Wszedłem, jak pojebany. Zobaczcie, tam są jakieś takie kałuże, gdzie ja jestem, ja się muszę stąd wydostać się i będę dopiero wtedy kontynuował dalej. Będę dopiero wtedy, bo nie da się, no pojebało mnie już całkowicie, że ja tutaj chodzę. Nie da się tędy chodzić, muszę wyjść stąd. Ponieważ świeci duże słońce, a chcę nagrywać ten film, to będę sobie chwilkę tak spacerował i komentował z tej strony kamery. Tak, z tej. Kolejnym jakimś takim określeniem tego słowa jest na przykład zajebać. Zajebać to znaczy coś ukraść. Ukraść, tak jak na przykład kradną politycy. Oni są specjalistami w tej kwestii. Oni wiedzą jak ukraść, jak zrobić wszystko, żeby po prostu mieli w tym biznes jakiś, mieli w tym interes, ale tylko i wyłącznie swój interes. Bo dla nich nie liczy się polski interes narodowy, o czym ja zawsze mówiłem. Dla nich liczy się własny interes, czy też interes tak zwanych korporacji. Dlatego oni potrafią dużo rzeczy zajebać. Dużo rzeczy zajebali, jeśli chodzi o nasz polski naród. I między innymi też jest kolejne określenie, odjebali różne akcje z tym związane. Tak, nawet ostatnio prezydent Dudasz odjebał taką akcję. Robiłem o tym film, już nie będę się powtarzał. Dyzys i tak dalej. I to było właśnie na spotkaniu w Davos. Także takie rzeczy mogą się po prostu odjebać. Jeszcze chciałem wam pokazać, bo zobaczcie, Rumunia się charakteryzuje tym, że ludzie lubią po prostu coś wyjebać. Lubią coś wyjebać. Tutaj jest butelka jakaś, jakiś baniak taki przykryty śniegiem. Nie wiem, kilkulitrowy, nie wiem czy to jest 2,5 czy 5 litrów, ile to tutaj? 5 litrów ktoś wyjebał po prostu. Wyjebał i oprócz tego jeszcze wyjebana skórka z pomarańczy. No,
Ja rozumiem pestka, bo z pestki to by pomarańcza wyrosła, ale ze skórki nie urośnie. Po prostu ktoś to wyjebał tutaj. Kolejnym ciekawym określeniem jest słowo podjebać. Mówi wam to coś? Jak ktoś kogoś podjebie, sąsiad sąsiada na przykład podjebie, zdarzały się takie akcje, że ktoś wyciął sobie drzewo na swojej działce i ktoś go po prostu podjebał. I później taka osoba musiała zapłacić karę. Jest 15 tysięcy złotych za wycięcie drzewa na własnym ogrodzie. Jak ktoś nie będzie miał zezwolenia i papieru na to? Tak, nie można tego zrobić, to jest zakazane. Nie wiem, czy ludzie z miasta wiedzą o takim prawie, że takie istnieje. Ale jak ktoś kogoś dobrze podjebie, to później są takie konsekwencje. Mnie też ktoś mógł podjebać, skoro mój film został usunięty z otchłani YouTube'a. Tak mi się wydaje. Nie no, popatrzcie się, ja sobie tak spaceruję, miałem kontynuować i mówić o jakimś kolejnym słowie, a tutaj takie perełki, taka perełka, zobaczcie, ktoś tu piwo zostawił na samochodzie, proszę bardzo, Ursus, rumuńskie piwo, no i o czym to świadczy? No komuś się już zdrowo w główce pojebało, że takie rzeczy potrafi odjebać. No, ja tego nie mogę zrozumieć. Można również rzec, że ktoś może się przyjebać. Tak jak ja się często przyjebuję właśnie do różnych ludzi, do różnych sytuacji i robię o tym filmy. Tak, dokładnie. To jest takie piękne określenie w naszym pięknym języku, przyjebać się. A wy do kogoś się ostatnio przyjebaliście? Bo ja często się lubię przyjebać do kogoś. A tak poza tym, jak sobie tutaj spaceruję, zauważyliście, że nie ma chodników? Zawsze to gdzieś pisaliście mi w komentarzach, na moich live'ach też gdzieś tam omawialiśmy tą kwestię. I co? Muszę uważać, żeby mnie nie przyjebał jakiś samochód, bo dojdzie do tragedii. Zobaczcie, jakie tu są kałuże. Naprawdę jest tak brudno, kałuże. Wszędzie woda stoi, jest też śnieg. Także spacerując tędy, o, jeszcze tam gość jechał i tak chlapie. Co będzie, jak sobie po prostu ujebię buty i będę miał całe brudne? Albo spodnie na przykład, jak mi ochlapie takim kierowca jadący samochodem. Będę cały ujebany. Kolejne określenie, jakie chciałem powiedzieć. Kurde, psy tam szczekają. Przestaniesz szczekać, bo ci zajebę zaraz. Chcesz, żeby ci zajebać? Zajebę ci za to szczekanie. I się skończy. Cicho być. Ja to lubię spacerować tak i vlogować sobie i wiecie co ja wtedy robię? Jebie metry po prostu, jebać metry jest takie kolejne określenie, czyli podążać i robić wielkie odległości, po prostu jebać metry. Następne takie fajne wyrażenie to jest jebać osła, tak, jest takie, istnieje. Chciałoby się rzec jebać posła, tak, poseł zawsze powinien być jebany z każdej strony, każdy jeden poseł, no ale można też zamiast posła użyć słowa osła, czyli jebać osła posła, posła osła, jebać osła. A czym można takiego posła osła ujebać, zajebać mu, wyjebać mu na przykład, wiecie czym? Jebadełkiem. Tak, istnieje coś takiego jak jebadełko, cokolwiek to jest, cokolwiek to znaczy, ale można użyć takiego jebadełka i mu na przykład zajebać, albo wyjebać mu w czoło, jebadełkiem. Ale jest też mocniejsza wersja jebadełka. Jest. Jaka to jest? Jebadło. Jebadło to jest właśnie ta taka hardkorowa wersja jebadełka. Było też takie powiedzenie i w szkole zawsze, jak coś komuś spadło, to mówił kolega koledze, ty, coś ci spadło, co? Gumowe jebadło. No i nie wiem, to też taki jest żargon szkolny, bym powiedział. Dzieciaki tego używają. Używają. Przynajmniej w mojej szkole, jak chodziłem kiedyś, to używało się takiego zabawnego określenia. A jak się nazywa taka osoba, która lubi sobie tak pojebać? Albo kogoś podjebać? Na przykład, no może podjebać to nie, podjebać to jest wiadomo. To są taki konfidenci, tak, konfidenci, ale osoba, która lubi tego typu akcje, pojebane akcje, to jest na przykład jebak. Jebak może być jebak, albo może być też jebacz. I jeszcze są określenia inne, tak? Inne, które mogą zdefiniować tego rodzaju osoby. Jak na przykład jebak leśny. Ja nie wiem czemu leśny, no ale tak się przyjęło. Jebak leśny też może odjebać tego rodzaju akcję. Byłbym jeszcze zapomniał, jest oczywiście forma mnoga od słowa jebacz. Jebacz. Ja już nie wiem, czy powiedziałem jebacz, bo mi się po prostu jebie w głowie, jak mówię o tym słowie, ale mam nadzieję, że powiedziałem. Jak nie, to mówię teraz, więc jeżeli jest jebacz, to mogą być też jebacze. To znaczy, że jest wiele takich jebaczy.
co oni konkretnie robią, no to już musicie sobie uruchomić waszą wyobraźnię. Idę, nagrywam i w tle słychać znowu jebaną karetkę, która robi hałas cały czas na sygnale, wiecznie na sygnale. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale już po prostu może się tak już pojebać w głowie od tego dźwięku. Trudno. Jest jeszcze jedno, kolejne określenie, które chciałem wam powiedzieć i ono jest dosyć takie wymowne i jak na przykład ktoś chce się załatwić, no to można to powiedzieć, zrobić kupkę, zrobić, nie wiem, no wysrać się na przykład, albo można użyć też określenia jebać brązem w porcelanę. Jest takie określenie i również dosadne, bym powiedział, które może określić czynność w toalecie. Są jeszcze dwa określenia, które wyrażają postacie. Jedna z nich to jest pojebaniec. Może być jakiś taki, wiecie co, pojebaniec. Niektórzy mnie uważają za pojebańca, bo robię tego rodzaju filmy. Są uważane inne osoby za pojebańców, czy też zdrowo pojebane. I to jest jedno z nich. Pojebaniec właśnie. Ale może być też kolejne, tak? I to jest na przykład koniojebca. O, wy zbereźniki, już myślicie sobie po prostu, już ja was znam, wy zbereźniki, koniojebca, już sobie tak myślicie po prostu, że to jest ktoś, kto, nie wiem, wali konia po prostu. Nie, koniojebca to może być ktoś, kto jest na przykład miłośnikiem koni, kto lubi sobie pojeździć konno, kto na przykład lubi sobie tak pacnąć konia w tyłek, żeby ten koń po prostu ruszył. Znaczy musi go pacnąć jakaś inna osoba, ta, która gdzieś tam nadzoruje, jak ktoś się uczy na przykład jeździć konno. Także może być albo pojebaniec, albo koniojebca. I wiecie co, będę już kończył ten odcinek, ten dzisiejszy pojebany film. Myślę, że to są gdzieś wszystkie słowa, wyrażenia, które chciałem wam przedstawić, opisać w tym odcinku. Zostawcie jakiś oczywiście komentarz. Zdrowo pojebany, żeby był, żeby naprawdę pojebało się, na przykład, napiszcie tak, jakby wam się pojebało w głowach. To byłby wyśmienity komentarz, tak jakby się już totalnie pojebało, wyjebało, ujebało komuś na przykład, bo może komuś się ujebać na przykład, jak ktoś nie może wytrzymać i się zwymiotuje, to mu się ujebie. To żeby wam się tak właśnie ujebało i żeby taki komentarz powstał, żeby był napisany. Tutaj jakiś owczarek na mnie ujada. Ujebuję sobie. Gdzie ja wszedłem w ogóle? Jakieś domy. Jestem koło pojebanego food trucka. Zobaczcie, za mną food truck. Dobra, i wiecie co? Za chwilę włączę kamerę, bo jest za duże słońce i po prostu strasznie mi jebie w oczy. I muszę przejść niestety tym śniegiem, tą śnieżycą. Zobaczcie, jak tu jest, jak to wygląda w ogóle pojebanie. No, muszę uważać, żebym się nie wyjebał i sobie nie zrobił na przykład kuku, bo mogłoby być przejebana akcja by mogła być po prostu. Trzeba uważać, wy też uważajcie jak chodzicie w zimie, żeby tak się nie wyjebać, bo mogą być z tego różne skutki. I tutaj już chyba lepiej będzie się mówiło do was, żeby już to podsumować tak definitywnie. Idę teraz do domu, żeby sobie coś jebnąć, to znaczy napić się czegoś gorącego, bo zmarzłem, mimo że jest słonko, to jest jednak trochę zimno. Pogoda jest pojebana, jak widać, bo cały czas albo świeci słońce, albo sypie śnieg i tak na przemian, no i jest taka gołoleć. Także no tak to jest na przedmieściach Bukaresztu, Wilfow. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, że był zdrowo jebnięty, pojebany. No i zapraszam was na kolejne filmy, będą jeszcze powstawały o słowach, może już nie tym razem o przekleństwach. No chyba, że jakiś zaproponujecie, to napiszcie po prostu wasz pojebany komentarz, tak jak mówiłem. No i tyle z tego miejsca, żegnam się z wami, no i łączmy się my jebacze razem przeciwko polskojęzycznemu pojebanemu wrogowi. Już mi się trochę jebie nawet jak mówię. Tyle z tego miejsca, do zobaczenia w następnych filmach. Jeszcze ostatni rzut na okolice, gdzie tutaj sobie spacerowałem, żebyście mieli po prostu obraz tego, jak to wygląda, jak to wygląda. I tyle. Tam zobaczcie, jak jebie dym z komina, gdzieś może będzie widać, no nie wiem co tam jest, że tak ten. I gdzieś w oddali bałwan. Ktoś sobie tam ujebał bałwana, także tak to wygląda. Dobra, ja już spadam, no i tyle. Do zobaczenia.
Pa, pa. Ta, to pojebanie świat.